zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak będzie rządził Biden, albo w zasadzie kto będzie rządził Bidenem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Biden został zaprzysiężony, Trump jak dżentelmen pokojowo oddał władzę, no w sumie to jest podstawa Ameryki to jest demokracja, czyli jeżeli się już podliczy głosy, no czy uczciwe, czy nieuczciwe, to to jest do wyjaśnienia, no ale odchodzi się z honorem, no i czeka się na następne wybory, bo to jest to, co stwarza demokrację, tak, nie wyszło, oszukali, no to się udowodni, że oszukali, no ale trzeba przekazać władzę. Nieprzekazanie władzy powoduje to, że są sytuacje afrykańskie, że są sytuacje republik bananowych, także, że od 3 listopada, no i później, kiedy zaczęły się wychodzić te wszystkie sprawy, no ja bardzo krytykowałem tych wszystkich, którzy mówili, że powinien być stan wojenny, że powinny być obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. No to nie wychodzi. Nie? Ameryka nie może być państwem Jaruzelskiego, nie może być PRL-em i tak dalej, i tak dalej. To nie działa. No i teraz zaprzysiężony został Biden, Kamala Harris, z tym rząd. No rząd jest w zasadzie, Senat jest podzielony 50-50, no głos dodatkowy ma Kamala Harris, tak, także to przeważa. Izba reprezentantów należy do komunistów, prezydent jest komunistą, wiceprezydentka jest komunistką, tak? Także, że to jest poważna sprawa ze strony konserwatystów. No ale Biden ma 78 lat. On sobie zdaje sprawę, że będzie tylko miał do prowadzenia jedną kadencję. Komuniści się szykują na 16 lat. Na 16 albo powiedzmy 14. No jak to by trwało? No liczą. Jeżeli Biden, powiedzmy, jeżeli Bidena odstawią do odstrzału, no i pozwolą mu być więcej niż 2 lata. No dlaczego 2 lata? No bo jeżeli Biden by ciągnął 2 lata i po 2 latach Kamala Harris by przejęła jako wiceprezydentka, to by kontynuowała. Później ona by mogła i to te 2 lata by się nie liczyły dla niej jako dla prezydentury, no to ona później mogłaby startować na prezydentkę Stanów Zjednoczonych, to by były następne 4 lata, czyli 8, no i później byłyby jej druga kadencja, to by były następne, to by było 12 lat. No ale też część z nich liczy bardzo optymistycznie 4 lata Bidena plus 4 lata Bidena plus 4 lata Kamali Harris plus 4 lata Kamali Harris. To jest 16 lat. Także mają długoterminowo. Komuniści mają dobry plan. Mają dobry plan, no bo w Ameryce jest około 10 do 15 milionów nielegalnych emigrantów. Wielu z nich jest od 2001 roku, nawet wcześniej. No i teraz komuniści wymyślili coś takiego, że przez 8 lat, jeżeli ktoś był tam dłużej niż 8 lat, no to zacznie im się zaliczać 5 lat na pobyt, czy był nielegalny, czy nielegalny. No i od dnia dzisiejszego, jeżeli złożą papiery, udowodnią, że byli tam 5 lat w Ameryce, nie przekroczyli, nie mieli przestępstw i tak dalej, to mogą składać o zieloną kartę. Jak złożą zieloną kartę, no to po paru tygodniach, czy paru miesiącach dostaną tą zieloną kartę, no i od tego dnia uzyskania zielonej karty 3 lata jest obywatelstwo. Dlatego to jest 8 lat, 5 plus 3 przez to, żeby przy drugiej kadencji głosowania oni mieli już głosy, tak? Także za 8 lat, 2028 będzie, no 10-15 milionów więcej wyborców. Komuniści liczą, że z tych 10-15 milionów nowych obywateli, powiedzmy, będzie 10-12 milionów komunistów. No i wtedy w zasadzie mogą przejąć, będą głosowali na Kamalę Harris, czyli
4 plus 4 plus 4 i znowu na Kamale Harris 16 lat. Także Ameryka może być udupiona bardzo takim szybkim trikiem. Drugi trik komunistów, no to jest to, jeżeli zamienią Puerto Rico na stan, to dostaną dwóch senatorów, czyli będzie już 52 do 50, zmienią stolicę z dystryktu na stan, będzie następne dwa, no i mają już w ręku. Przegłosują to, że w Sądzie Najwyższym zamiast 9 będzie 15 sędziów, no i wszystkich teraz 10, 11, 12, 13, 14, 15 będą komuniści, czyli tak jak teraz jest 6 do 3, no to będzie 9 do 6, no to może będą 13. Także mają plan diabelny, i dlaczego? No Biden doszedł do władzy z partią demokratyczną, ale to w zasadzie z komunistami z kijem za plecami. Komuniści ich tam leją po prostu. No i jaki jest cel komunistów? No cel komunistów jest to, żeby użyć państwa, żeby użyć rządu państwowego jako tego młota, który w zasadzie wykuje, przekuje tą transformację ekonomiczno-ustrojową Ameryki. No bo oni to planują, oni po prostu chcą zmienić człowieka, tak jak Stalin, Trocki i tak dalej starał się zmienić człowieka, Mao starał się zmienić człowieka. No to teraz właśnie komuniści tą politykę chcą przekuć kapitalistyczny, wolnorynkowy rynek, wolnorynkowy naród i kraj na komunistów. Także te trzy władze są w ręku komunistów. Dokładając do tego komunistyczne środki masowego przekazu, które są w 99% lewackie, dokładając do tego Dolinę Krzemową technologiczną, która też jest kompletnie lewacka. Wygranie z 75 milionami konserwatystów i Trumpem jako przedstawiciela konserwatystów. Dzisiejsza sytuacja kompletnie przeniosła całą tą kontrolę kultury, ekonomii, w całym tym społeczeństwie amerykańskim. To jest... Biden to zawsze był aparatczyk. Biden to zawsze pływał na tej fali politycznej jak takie gówno. On nigdy nie miał jakichś swoich idei. On zawsze się prześlizgiwał. On zawsze stawał z wiatrem. On był zawodową, taką komunistyczną, sejmową, kongresową świnią. No po prostu przy korycie i wystawiał tylko palec, gdzie wiatr wieje. Jego najważniejsze rzeczy w całej tej kampanii, no to była panika 19, ten COVID-19, no i to, że kraj jest podzielony. No oni dzielili, komuniści dzielili, a on krzyczał, że naród jest podzielony. No bo to komuniści to mają w zasadzie, jest tylko moja prawda, jeżeli się nie zgadza z moją prawdą, to cię zatłukę. No to jest jednopartyjny system. Demokraci inaczej nie potrafią. Oni zawsze dochodzą do wniosku, że moja prawda jest ważniejsza. Konserwatyści, no, zawsze są naiwni na tyle, że chcą dyskutować, rozmawiać, prowadzić dialog. I konserwatyści mówią, że jest dobrze, jeżeli obydwie strony są jednakowo wkurzone, a komuniści dochodzą do wniosku, że jest tylko dobrze, jeżeli oni są zadowoleni. No i to jest ten absurd ideologiczny, który jest ciężki do zrozumienia, nawet dla wielu socjalistów. Oni zgadzają się z tymi lewackimi ideologiami, ale nie widzą konsekwencji. Nie widzą konsekwencji, że nadchodzi cenzura, że nadchodzi konfiskata broni, że nadchodzi uciemiężenie ludzi i tak dalej.
Również Biden. Jak Biden, jak on się dostał? On w zasadzie dostał się do tego Białego Domu, no tylko dlatego, że Bernie Sanders, wypchali Bernie Sandersa na sam przód. No i część z tych demokratów, jeszcze nie komunistów, się zorientowało, że Bernie Sanders, no to przegra w przedbiegach. No i wypchnęli dlatego te gówno w strumieniu politycznym Bidena. Nic nie przeszkodziło. Nie przeszkodziło to, żeby jego syn brał pieniądze, nie przeszkodziło to, że on prawdopodobnie dostawał pieniądze. Bernie Sanders Piasecki, no to jego brat jest w Anglii, on sam nie wylądował w Izraelu, on na swoją podróż poślubną pojechał do Moskwy. To jest taki hardkorowy komunista. Teraz no, co Biden proponuje? No cała jego tego lista, co on chce zrobić, no to obywatele, publiczność, Amerykanie w zasadzie to nie wiedzą, no bo nic w środkach masowego przekazu nie jest pokazywane, jaki jest jego plan. Także pamiętajcie, jak głosowaliście na niego, niedługo się dowiecie, jakie są jego plany, a jego plany są straszne. Także teraz na przykład wybrał na ministra zdrowia transwestytę. Nie wybrał najlepszego człowieka, najlepszego fachowca, tylko najważniejsze w tym wszystkim było, że fachowcem ma być transwestyta, no i to są punkty za pochodzenie, tak? To są punkty za preferencje seksualne. Także, że w normalnym kraju, w normalnym narodzie, na stanowisko przychodzi tam najlepszy, no a teraz w systemie komunistycznym przychodzi tylko człowiek partyjny. Tak jak po wojnie brali swoich tych partyjniaków, którzy strzelali i oni wchodzili na stanowiska ekonomiczne, polityczne i tak dalej, czyli wszyscy ci bandziory z batalionów chłopskich i z tych Polskiej Partii Socjalistycznej opanowali cały rząd, no to teraz opanowywują, wsadzają tam po linii partyjnej, a to za kolor skóry, a to za preferencje seksualne, a to za jakieś inne rzeczy, także to po linii partyjnej są obsadzane stanowiska państwowe. No nie wróży to nic dobrego. Następna sprawa to jest to, że Biden nawołuje do jedności, on zachęca do tej jedności i tak dalej, i tak dalej. No, ciężko oskarża Trumpa za to, co się stało 6 stycznia, no ale to Trump nie miał nic z tym wspólnego, po prostu Trump powiedział: przyjdźcie i protestujcie. Czarne życie znaczy protestowali, wszyscy mogą protestować poza białymi chrześcijanami w średnim wieku. Oczywiście nikt nie popiera podpalania, oczywiście, że nikt nie popiera napadania na Capitol, na kongres, no ale komuniści klaskali, jak w Portland czy w Seattle podpalano sądy, kiedy tam bito policjantów i tak dalej, i tak dalej. I to rozbestwiło część, powiedzmy, ludzi po stronie niekomunistycznej, no ale porównywanie niektórych tych senatorów czy reprezentantów do Goebbelsa, no to jest po prostu też makabra. Ten podzielony kongres, to jest to, że Trump, Biden w zasadzie teraz to się nie za bardzo zajmuje ani COVID-em, nie za bardzo się zajmuje ekonomią, ani środowiskiem, ani sprawiedliwością społeczną, chociaż to mówi, że będzie się zajmował. Najważniejsze dla niego to jest uzyskanie tych głosów. No i ciągle straszą kryzysem. No kryzysów w zasadzie nie ma. Teraz tylko przez to, że Biden będzie w Białym Domu, no to cała ten ekonomia zacznie się odbudowywać. Już teraz wszystkie te gadzinówki, te szmatławce gazety we wszystkich piszą, że tak, już coraz mniej jest tych zakażeń i tak dalej. Wszystko zaczyna być spokojnie. Teraz 1 lutego po prostu będzie Ameryka otwarta. No, Biden jest magikiem, tak? Czyli to można przypisać.
kto to robił? To środki przekazu robiły, to politycy robili. Oni po prostu ustawili tą ustawkę, tak jak komuniści w Polsce zrobili tą ustawkę w Magdalence. Tak teraz cała ta pandemia to była wszystko napompowana sztucznie, żeby wygrać. Przyjdzie cena za to? No na pewno przyjdzie cena. Na pewno przyjdzie cena. Na pewno komuniści sobie planują 16 lat przy korycie. No ale republikanie będą się otrząsali. Będą się rozglądali, będą patrzyli co robić. No bo co Biden ma do zaproponowania? Co on chce robić? On jedyne co chce robić, no to tak. Więcej wydawać, więcej regulować, no i więcej podatków, tak? No to tak, że to jest recepta na tragedię, tak? To jest recepta na koniec Ameryki, no i prędzej czy później ludzie się zorientują. W polityce zagranicznej, no to też jest to samo. To jest międzynarodówka komunistyczna. Biden będzie się starał się coś zrobić, no ale to już pod Barackiem Obamą. Pod Barackiem Obamą, który Muhammad jeździł po całym świecie i pluł na Amerykę i mówił, że Ameryka jest winna wszystkiemu. No bo tak komuniści w Ameryce wychowali młode społeczeństwo. W Ameryce teraz młodzi ludzie nienawidzą Ameryki. To jest straszne, co 40 lat tego liberalizmu doprowadziło. Młodzi Amerykanie nienawidzą Ameryki i nienawidzą siebie. To jest najbardziej nieprawdopodobne, że oni nienawidzą siebie. To jest to samo, co Żydzi, młodzi Żydzi tam w latach 1910, 20, 30. Oni nienawidzili żydostwa, oni przestali chodzić do synagogi i oni zostali hardkorowymi komunistami. No a później jak zostali hardkorowymi komunistami, to stracili tą naukę tej Tory czy tego Starego Testamentu, nie słuchali tego, co im w synagodze mówili i to zostali największymi zbrodniarzami. I dzisiaj w Ameryce to się stało to samo. Oni znienawidzili Ameryki, Żydzi jedli wieprzowinę na złość, no a teraz amerykańscy komuniści nie jedzą mięsa w ogóle, bo z reguły są wegetarianami, no mają niski poziom żelaza i są z reguły anemiczni, mają bardzo mocne okulary, no ale to jest to samo. 100 lat temu cała ta fala komunistów, która uciekła od żydostwa, to w Ameryce teraz to się to samo stało. Młodzi Amerykanie uciekają od Ameryki i zostają komunistami. No Rosja, Chiny i Iran, no oni się dogadują, tak? Oni się dogadują, oni mogą zrobić duży problem. Biden, dla Bidena to Chiny będą ciężkim orzechem do zgryzienia, szczególnie, że jeżeli Xi Jinping zauważy, że Biden, no to jest kukiełka, że Biden, no to jest po prostu lepiony ludzik polityczny, no to Tajwan może być albo zaatakowany, albo zablokowany, no i Chińczycy przez najbliższe 2, 4, 6 lat oni mogą starać się rzucić Tajwan na kolana. Rzucili Chiny, z Hongkongu ludzie uciekają tak jak w PRL-u, po prostu porywają jakieś samolotów jeszcze nie porywali, ale uciekają na łódkach, po prostu uciekają jak tylko mogą z tego komunizmu, no a Chińczycy tam budują mur berliński, tyle tylko, że mur berliński, Chińczycy mieli mur chiński, który bronił przed najeźdźcami, a teraz Chińczycy budują mur berliński, który pilnuje niewolników w środku, tak, także, że to jest polityka, no czy on zjednoczy Biden, no nie zjednoczy, bo komuniści chcą wysłać wszystkich konserwatystów na galery, na Syberię, wszyscy komuniści krzyczą o karaniu, o czarnych listach, o cenzurowaniu, no a kompanie Platformy komunistyczne im to gra, tak? Oni chcą cenzurować. Także zobaczymy, no jak będzie Biden rządził, czy kto będzie rządził Bidenem, zobaczymy. Zdrowia dla normalnych,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i przekaz dla komunistów. Pamiętajcie, będziecie zgrzytali zębami, pamiętajcie, będziecie płakali. Patrzcie się, co Biden robi, patrzcie się, kiedy zaczną wasze czeki zaczną być mniejsze. Pamiętajcie, jak benzyna będzie 1,5-2 razy droższa. Nadchodzi nieciekawy czas. Zdrowia dla normalnych.